Jeśli chciałbyś jakąś nową, legendarną postać w Brawl Stars, to zostaw teraz łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zobaczymy, ile będzie takich osób, które chcą. A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dużo ciekawych tematów. Między innymi pokażę wam postać, która ponad 4 lata temu była dostępna w becie, w plikach gry. Ale po jakimś czasie została usunięta z Brawl Stars i już nigdy jej nie przywrócono. Oprócz tego mam ciekawe informacje od twórców i kilka innych rzeczy, więc oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić. Polecam zostawić subika na moim kanale, tutaj wyświetla się wam 5 losowych osób, które mnie subskrybują. Jak też chcecie się tutaj pojawić, wystarczy, że będziecie mnie subować. Napiszcie w komentarzu, na czym mnie oglądacie, czy na telefonie, tablecie, czy na kompie, czy może czymś innym. No to przypnę wam serducho. A ja nie przedłużam tego wstępu, no i przechodzimy do tematu. Dobra, wiecie, że często odcinki zaczynam od jakichś fajnych mapek, które pokazuję na początku, więc teraz też szybko wam taką jedną pokażę. Patrzcie, jaką mapę ktoś stworzył. Jest ona po prostu mega malutka. Taki jeden kwadracik składający chyba się z 4 kwadracików, takich bardzo małych, no i tutaj by się nawalało, więc na tą mapkę ewidentnie trzeba brać jakiegoś El Primo, Shelly czy Bulla, no bo inaczej ciężko byłoby zwyciężyć, musicie przyznać. Ale tak z ciekawości bym sobie zagrał na takiej mapce. W sumie nie jest ją ciężko stworzyć, więc może zrobię taką, o, i będę grał na niej na live z widzami. Moim zdaniem to jest ciekawa opcja. Ale przejdźmy sobie dalej, bo tym razem mam ciekawe screeny właśnie od twórców Brawl Stars, dokładnie od Franka, czyli jednego z community managerów, który występuje na Brawl Talku, i on powiedział kilka ciekawych rzeczy. Te screeny są od Bartoliniego, więc dzięki, że mi podesłałeś, Bartolini. No i uwaga, tutaj ziomeczek napisał: hej Frank, masz jakieś plany powrotu Takedown? Dla tych, co nie wiedzą, Takedown to jest ten taki fajny tryb, który był kiedyś w Brawl Stars dostępny i można było normalnie w niego pykać. No i Frank napisał: zastanawiamy się, czy prędzej, czy później przywrócić je z powrotem. O, czyli jak widzicie widzowie, po tej odpowiedzi możemy spodziewać się, że twórcy jednak przywrócą, no bo skoro się zastanawiają i tam napisał, czy prędzej, czy później, no to tak jak właśnie sam on to ujął, za jakiś czas może będziemy to mieli. Ja tam na pewno bym się cieszył, bo w miarę lubiłem ten tryb, dosyć ciekawy był. Okej, następny screen, jeszcze mam tutaj jeden screenek i wam go już pokazuję. Frank, powiedziałeś, zanim ulepszysz ofertę sklepu klubowego i że będziemy mogli kupić ofertę wiele razy, kiedy to się stanie. PP to chyba oznaczają powerpointsy. No i tutaj Frank napisał z kolejną dużą aktualizacją, więc już wam tłumaczę, o co z tym chodzi. Po prostu zmiany w sklepie klubowym, czyli w tym sklepie, gdzie możemy kupić sobie na przykład skina Chicken Rico, po prostu te skiny za ligę klubową, nie? No to tutaj twórcy zapowiadają coś takiego, że będzie więcej rzeczy dostępnych i że tą rzecz, którą już raz kupiliśmy, to będziemy jeszcze mogli drugi raz ją kupić, to znaczy nawet kilka razy, więc rozumiecie, o co chodzi. Bardzo fajne zmianki, może zadzą jakieś nowe skinki w właśnie tym oto sklepie klubowym, moim zdaniem byłoby to naprawdę spoko. Ostatnio twórcy na swoim Twitterze wrzucili taką oto grafikę. Moim zdaniem jest ona mega ciekawa i może zapowiadać też jakiś ciekawy tryb, bo zobaczcie. Mamy na początek kiełka, który jest pokazany tak jakby powstawał, czyli na levelu zerowym. Dopiero jakby się kiełek mały urodził. Następnie na 50, no to już jest zwykłym kiełkiem, czyli tym jakim jest teraz. I jeszcze jest level 100. No i kurczę, jak widzimy sobie tą grafikę, to daje ona nam dużo do myślenia. Może twórcy dodaliby jakiś tryb, gdzie wiecie, zaczyna się od najmniejszego tutaj naszego zadymiarza, później się go aż tak ulepsza, dopóki nie stanie się wielkim gigantem. Co jak co, ale ten, no, setny level kiełka wygląda dosyć przerażająco. Jak miałbym z takim się nawalać, to szczerze bym się bał. Zobaczcie, jaki to jest wielkolud. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się to podoba. I przechodzimy teraz do bardzo ciekawego tematu. Musimy cofnąć się 4 lata do bety Brawl Stars, czyli to był chyba 2018 rok, jak się nie mylę, początek gdzieś jego. No i generalnie, mordeczki, wtedy w plikach gry była pewna postać. Tą postacią można było oczywiście grać też chyba, z tego co pamiętam, bo było dużo gameplay na YouTubie. Ja wtedy nie grałem, tylko bardziej oglądałem tego Brawla na YouTubie, aczkolwiek no kojarzę, że coś takiego było. No i generalnie, gdy wchodziliśmy sobie w menu, no to ta postać miała ikonkę Bulla, aczkolwiek to nie był Bull. Postać ta dla wielu nazywała się Mini Gunner, czy jakoś tak. Zobaczcie, jak ona wyglądała, tutaj macie pokazaną, mam nawet jej gameplay, więc zaraz wam go puszczę i w tym gameplayu po prostu udowodnię wam, że nie był to Bull, bo ma on zupełnie inny super atak i kilka innych rzeczy, więc najpierw może omówmy sobie, jak wyglądał. Może z wyglądu rzeczywiście trochę podobny do Bulla był, co prawda miał inne włosy, trochę inny wyraz twarzy, bardzo kurcze szerokie i duże brwi, miał też takie szerokie bary, czyli tutaj no jakby mówić sylwetkowo, naprawdę bardzo podobny do Bulla. No i miał taki pistolecik też trochę podobny do Bulla, taki minigunner właśnie, z tego nawalał. Tutaj macie go pokazanego od tyłu, tam miał jakby, nie wiem jak to nazwać, jakąś błyskawicę, jakiś piorun taki troszkę zrobiony na tej swojej kurtce. Śmiesznie to wyglądało jak biegł, bo te jego brwi naprawdę są mega duże i one mu tak jakby wychodziły z tej twarzy. No i tak to generalnie widzowie tutaj mniej więcej z nim wyglądało. I teraz uwaga, oglądamy gameplay, zobaczcie, jak on w ogóle śmiesznie chodził, to wtedy każdy zadumiał się, czy śmiesznie chodził, nawalał takimi minigunnerami, więc już o wiele inaczej niż Bull, miał też o wiele dalszy zasięg, z tego co widzicie, nie zadawały może to jego strzały jakoś mega dużo, ale miał sporo tych strzałów.
strzałów. Waliły one po 60, gdy zebrał Power Cubesa to po 63, więc no rzeczywiście szału tutaj nie ma. Ale zaraz zobaczycie, co się stanie, jak on naładuje sobie ulta, bo to będzie mega ciekawe. Jego ult to była naprawdę dosyć niespodziewana rzecz. Obstawajcie sobie, pewnie myślicie, że teraz ten ult to będzie coś ze strzałem, co nie? Że będzie jakiś mocniejszy jego strzał, czy coś w tym stylu. Ale powiem wam, że się pomylicie. Dobra, on już sobie tutaj zaraz naładuje tego ulta. Są tutaj ziomeczki, więc o, dobra, już tam powoli ładuje, jak widzicie. To zaraz szybciutko pójdzie i go będzie miał. O, widzicie? Prawie cały ult jest gotowy. No dawaj, jeszcze troszkę wali. Dawaj, gościu, szybko. Kurde, no jak on przedłuża? Już musiał wam to pokazać, a to dalej leci tej gameplay. Nie chcę wam go jakoś skipować. Uwaga, no jeszcze raz, dobra, i ma ulta. I teraz patrzcie, zwróćcie uwagę, on go zaraz rzuci. O, rzucił, widzicie? I to dało mu jakby taki save postawiło, nie? I ten save, gdy stoimy w jego obszarze, no to on po prostu go leczy. Czyli coś mega podobnego do PAM. I właśnie ta postać później została też tak trochę zamieniona na PAM w plikach gry, że PAM ją zastąpiła. I rzeczywiście, nawiązanie do PAMki to miało jedynie pod względem ulta, no bo tak, to nie dość, że chłop to PAMka to kobieta, wyglądają o wiele inaczej. No, dosyć ciekawa sprawa, ale no totalnie się spodziewałem, że to będzie miał taki ult, wiecie? Jak to pierwszy raz zobaczyłem, to naprawdę byłem w szoku. I w ogóle dajcie mi znać w komentarzu, co wy sądzicie o tej postaci, bo jestem ciekawy. Mi się ona naprawdę podoba i jest ciekawa. Jakby ją tak lepiej jeszcze troszkę dopracować, myślę, że w tych latach, zwłaszcza teraz, gdzie byśmy grali, to już była bardzo ulepszona, dużo ładniej by wyglądała i spoko by się dała do Brawla. Dziwne, że to tak nagle przepadło, że twórcy ją wycofali, bo typowo została ona usunięta z plików gry, no i później już nie było o niej żadnego śladu. Więc no, tak to się prezentuje sytuacja, dajcie znać, czy o tym wiedzieliście, czy nie. Ale to jeszcze nie koniec tego odcinka. Dla tych, co oglądają do końca, mam dwie specjalne rzeczy. Pierwsza z nich jest mega śmieszna. Zobaczcie na to. Ktoś zamienił głowę Pamki z jej tym ultem, tak to można powiedzieć. No z tym po prostu turetem, który rzuca. No i zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Co jak co? Ten turet jeszcze pasuje jako głowa Pam, ale głowa Pam totalnie nie pasuje jako turet. Jeszcze ten krzyżyk leczący zielony nad tą głową. Śmiesznie to naprawdę bardzo wygląda. No wiem, niektórzy ludzie naprawdę mają dosyć ciekawe pomysły, że coś takiego tworzą. A druga rzecz jest taka, że 8-bitowiec zaraził Brawl Stars. Zobaczcie, jest to wirus oczywiście, wirus 8-bit, no i zobaczcie, co on zrobił z tym Brawlem. Tu jakieś bugi, jakieś paski, kurcze, na fioletowo, nie wczytały się niektóre tekstury, no i przez to wyszedł taki oto bug. Ciekawe, czy to nazwa tego skina miała coś z tym związanego, czy po prostu to czysty przypadek. Bo widziałem już sporo bugów właśnie z tym skinem i nie wiem, czy to oznacza, że on po prostu jest przeklęty przez tą swoją nazwę, czy tak jak mówiłem, są to zwykłe przypadki, no bo jednak coś w tym może być. Wszyscy wiemy, jaki teraz jest okres na świecie i o co z tym wszystkim chodzi. Tak tutaj chciałem wam pokazać na koniec tego odcinka. No i mam nadzieję, że wam się podobało i że miło wam się oglądało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subika, jeśli tego nie zrobiliście, wbijać na mojego Instagrama, bo każdy, kto mnie tam zaobserwuje, to polajkuje wam jakąś foteczkę. A ja się będę już z wami żegnał, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siemaneczko wszystkim, hej!